Do takiego widoku zdążyliśmy się już przyzwyczaić od kilku lat. 1 listopada na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu, ale także w powiecie zbierane są datki na hospicjum stacjonarne. Tak będzie też tym razem. Wolontariusze w żółtych koszulkach posiadające identyfikatory i oznaczone puszki będą kwestować 1 listopada od godziny 9 do 16. Już trwają zapisy. Wolontariuszem mogą zostać osoby prywatne, przedstawiciele różnych instytucji i całe rodziny. Wystarczy wypełnić specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej hospicjum i na Facebooku. Każdy sam wybiera godzinę prowadzonej przez siebie zbiórki. Osoby niepełnoletnie muszą być zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Do tej pory zgłosiło się 111 osób. Hospicjum liczy na więcej, bo wcześniej liczba kwestujących przekraczała 200. Ostateczny termin zgłoszeń mija za tydzień, 30 października. W razie pytań można dzwonić pod numer telefonu 667 191 130.